Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie serii Final Fantasy 4. Ostatnio zakończyliśmy grę właśnie w tym oto tutaj miejscu pod zamkiem krasnoludów w podziemie. No i cóż, teraz zgodnie z wolą króla, prawda, udamy się do sekretnych podziemi zamku, przez które dojdziemy pod wieżę Babi. No w sumie nie pod wieżę Babi, a pod przejście jakby do niej kolejne. Ale oczywiście zanim tam się udamy, warto jest pozwiedzać po prostu ten zamek, ze względu na to, że skrywa on całkiem sporo ciekawych rzeczy. Na przykład mamy tutaj sklep z bronią oraz zbroją. Bronie krasnoludów są strasznie ciężkie. Myślę, że nawet ludzie nie będą w stanie ich unieść. No tak, niestety tutaj nie mamy zbyt wielu nadzwyczaj ciekawych broni. Także... No cóż, zobaczmy co oni tu mają. Więc możemy kupić sobie tak, Drawn Axe, to jest topór, w sumie dosyć mocno podwyżyłby atak Kainowi bądź Cecilowi, ale jego się nie opłaca kupować, dlaczego zaraz się przekonacie. Great Bow, to już ta sama, oślepiające strzały. Oślepiające strzały mogłyby być ciekawe, ich chyba nawet nie mam. Dobra, weźmiemy, tylko tysiaka kosztują. Dalej mamy Flame Sword oraz Flame Lance, to są całkiem dobre bronie, lecz niestety muszę przyznać, że one średnio się sprawdzą właśnie w podziemiach, ze względu, że mam element ognisty, a właśnie ogniste ataki są tutaj raczej niewskazane, ze względu, że większość monstrów właśnie jest w elementu ognistego, dlatego też i myślę, że nie warto ich tutaj kupować, bo nie będziemy dodawać HP zamiast odejmować. Tu też mamy zbroję ognistą, możemy też kupić, no w sumie ognista zbroja byłaby trochę lepsza dla Kaina. Czy naprawdę różnica nie byłaby aż tak duża. Dobra, no ale mamy Sage Smither. To troszeczkę podciągnie defensywy, no tak mówię, troszeczkę, no bo faktycznie o jeden. Naszym postacią, choć nie są może jakoś nadzwyczaj drogie, bo po 2000, to może i kupimy dwie. Jedną dla Rosy i jedną dla Cecila. Dalej mamy Rune Amulet, to też by pociągnęło ładnie defensywę. No dobra, weźmiemy dwie. Dobra, weźmiemy dwie. No i jeszcze zaraz, ten Flame Mail. To by Kainowi podniosło obronę o 2 i obniża damage z lodu, którego raczej tutaj nie spotkamy, z tym tutaj się raczej nie spotkamy. 20 tysięcy, drogo, 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 dobra. To się już chyba nie opłaci, a tylko plus 2 do obrony. No średnio. Dobra, na początek tak, Cecil. Mieliśmy mu zmienić nakrycie głowy, więc mu zmienimy. W sumie tutaj mógłbym też dać ten Flame Sword. To obniży mi Spirita, ale podniesie ataki to znacznie. No dobra, damy mu ten Flame Sword. Wracając do nakrycia głowy, tak, tu mu podniesie wszystkie obrony, plus evasion, co jest bardzo dobre z jednej strony. Dobra, teraz Ruby Ring u Younga zmienimy na Rune Amulet. Dobra, teraz u Rosy zakładamy nowe nakrycie głowy, plus jeszcze dodatkowe bronzolety. No, dzięki temu nasza Rosa będzie troszeczkę bardziej... A raczej mniej podatna na ataki. Dobra, jeszcze wracając do strzału. Tu mamy Holy Arrows. Zamieńcie. O, w sumie Ice Arrows by też były dobre. Ale Blinding Arrows may... może narzucić Blind. I z tym mają największą siłę. Czy mamy Lightning Arrows, Fire Arrows. Ale chyba Ice Arrows będą lepsze moim zdaniem, ze względu na właśnie ogniste elementy tutejszych potworów. W sumie mógłbym też dać różdżkę Rosie, ale z jednej strony... nie podniesie to aż na tyle intelektu, a poza tym zaklęcia leczące są już na tyle dobre, że nie muszę ich wzmacniać na chwilę obecną, dlatego nie kupiłem Drawn Axe, bo on jest tutaj. I też myślę, że go damy Kainowi, to on podniesie mi atak, ale obniży mi troszeczkę inne statystyki. Włócznie wiatru na Drawn Axe, no podniesie mi strength na 41, a siłę ataku aż z 55 na 82. Celność też mi podskoczy, ale obniży mi to intelekt, spirit, które mi nie są potrzebne, jedynie na speedzie troszeczkę... podupadne, co nie do końca mi się podoba. No ale cóż, pójdźmy dalej. No, koń żołnierz. Król Dziad powiedział, że możecie wziąć te skarby. Okej, gdzie są te skarby? Trzeba iść tędy, tymi schodami tutaj. Coś mi kurczę, obraz się przecina, nie wiem czemu. Dobra. I tak, tu mamy sporo skrzynek ze skarbami. Tam wcześniej było sporo właśnie dzbanów, które wydałoby się, że mogłoby coś być, ale w nich, no niestety, nic nie ma. Dobra, tu mamy, tam był eter, tu był eliksir, dobra. Tu tak mamy ukrytych trochę przejść, zaraz, nie wiem czy... Tak, tu się wychodziło.
Tu mamy Silver Hourglass, ale jak przejdziemy sobie tutaj, zaraz do góry. Jak tu się szło? Tędy. Można pobłądzić. Mamy Power Armlet. Power Armlet to są kolejne brązolety mocne, można powiedzieć. I one nam wzmocnią atak. Tak naprawdę. I zamiast Magic Gloves możemy właśnie sobie zobaczyć. Trochę obniżą mi defensa o 5, ale w przypadku HP Cecila to dłużej różnicy nie będzie, a podwyższyłoby mi siłę też o 5 i wyżyna. Więc może zamienimy go za Magic Gloves. Nie wiem, czy dobrze robię, ale... może akurat. Dobra. O tyle tu było prosto przejść w tej, to jest wschodnia wieża. Teraz udamy się do zachodniej wieży, gdzie też będziemy mieli troszeczkę do zgarnięcia itemków. To w sumie idziemy tędy teraz. No tak, zamek Drowen, jak każdy zamek praktycznie, skrywa różne skarby. No dobra, w sumie nie warto bardzo zagadywać do strażników, bo i tak nam nic ciekawego nie powiedzą. A ten na przykład powie, nic nadzwyczajnego do zaraportowania. No właśnie, nic się nie dzieje póki co. Jest spokój, o tyle dobrze. No dobra, więc przejdźmy teraz tutaj na górę, do tej oto wieży. Też walczycie z Golbezem? W takim razie weźcie ten skarb. Może wam się przydać w walce. Okej. Dobra, więc idzie się tędy. Tu w tych dzbanach też raczej nic nie ma. Sprawdzałem to kiedyś już dzban po dzbanie i nie znalazłem nic ciekawego. Dobra, w każdym razie mamy High Potion. Co my tu mamy dalej? Aha, też trzeba iść tak naokoło. Ile tam było prosto przejść, tak tutaj trochę te drogi są bardziej pokomplikowane. Tu mamy z kolei eliksir. Dobra, więc teraz idziemy tędy. Tak, tu mamy eter, no i mamy jeszcze gdzieś jedną rzecz. Ona kryje się chyba tutaj gdzieś. Jak coś się to wychodziło tu? A tej skrzyni prawie nie widać, dobrze, że jest na mapie. I mamy Black Belt G. No i właśnie... to jest zbroja dla Younga, która mocno nawet podniesie jemu wszystkie obrony. I dodatkowo siłę też plus 2. Naprawdę nieźle mu podniesie. Evasion plus 10. Defense plus 5. Magic Defense plus 1. Ale zawsze coś. Zawsze do przodu. To już jest w sumie najlepsza zbroja, jaką chyba będziemy mogli dać Youngowi. No cóż, więc serio muszę aż tak krążyć? Chyba z tamtej strony byłoby mi szybciej przejść. Nie, no naprawdę. Tak trzeba nakrążyć. Nie lubię aż tak zawikłych, ukrytych przejść. Naprawdę, trochę męczące. Dobra, teraz... No w sumie to już chyba wszystko, co mam do załatwienia w samym zamku. Więc teraz możemy udać się spokojnie do przejścia, no właśnie podziemnego, które nas doprowadzi do okolic. W sumie okolice trochę zbyt dużo powiedziane, ale no... do drogi do wieży Babil. Ale w sumie zanim tam udamy się, troszeczkę warto sobie kupić coś, nie coś. Phoenix Downów trochę poszło mi ostatnio, a Phoenix Downów jak wiadomo nigdy nie za wiele, więc sobie kupię, a zaszaleję 20. Nie są aż takie drogie. Dobra, więc w sumie nie muszę tutaj korzystać z gospody. Dlaczego? A między innymi dlatego, że... zaraz się podleczymy w inny sposób. Darmowy przede wszystkim, bo tu musielibyśmy zapłacić. Dobra, tu mamy zaraz... Tu było chyba coś a la... właśnie szpital, coś takiego. Dobra, tutaj w sumie nie mamy nic do załatwienia. Ciekawsze przejście mamy tu. To jest właśnie przejście do podziemnych, właśnie przejść, które... Przejście do przejść, tak, które umożliwi nam przejście pod... Znowu te przejście. Pod wieżę. No, przejście umożliwiające przejście do przejścia do wieży Babi. Dobra, macie pozwolenie od króla Giota? Tak, w takim razie możecie przejść. Tak, i udostępnił nam przejście, ale zanim ten przejdziemy... tu jeszcze mamy ukryty przedmiot, jakim jest... Gaisho Greens, który umożliwi przywołanie grubego Chocobo w tym oto właśnie tutaj miejscu, ale jako, że na razie jakoś nie chcę im się spotykać z grubym Chocobo, nie czuję takiej potrzeby, to pójdźmy dalej. Wajho! No tak, dobra, chodźmy tędy. Ci strażnicy nie mają nic ciekawego do powiedzenia, ale mamy tutaj trzy skrzynki. No i tu mamy cottage.
Mamy znowu gadżet. No i trzeci gadżet. No cóż, gadżetów nigdy nie jest za wiele, zawsze się mogą przydać. Może trochę mniej, proszę mniej, równie praktycznie jak namioty. Potwory w Underworldzie są silne i... jakby to powiedzieć... Kurczę, znowu słowa mi brakuje. Brutalne? Powiedzmy. Niech was nie zwiodą ich słodkie twarze. Słodkie twarze potworów. No tego to jeszcze nie słyszałem. No dobra, pójdźmy dalej. Tak, tu mamy dalszą część przejścia. Jestem odważny, ale wy jesteście jeszcze odważniejsi. No tak, tylko my mamy odwagę stawić trzeba Goldbezowi. Być może o to chodzi. No, w sumie nie ma tu bardzo za kim gada, co rozmawiać z tymi ludźmi, bo i tak w sumie nie ma nic do powiedzenia. Ludźmi krasnoludami w sumie. Ta urna zawiera wodę życia. Napijcie się. No właśnie, dlatego nie podleczyłem się w gospodzie, bo mogę się podleczyć tutaj, pijąc wodę właśnie z tej urny. Choć troszeczkę nie lepiej to brzmi, można właśnie odnowić sobie HP i manę. No i coś tak kurczę to tnie. Nie wiem, kabelek USB mi nie łączy, może do końca, nie wiem. Dobra, w każdym razie jesteśmy teraz już poza zamkiem w właściwym Underworldzie. No i teraz mamy tutaj właśnie drogę do wieży Babil. Co prawda ta droga jest trochę długa i nafaszerowana porządnie monstrami. No i oto są na przykład nowe z nich. Co ciekawe, ten taki jakby duży żółw jest podatny na ataki lodowe, więc możemy użyć sobie białej magii, na przykład Blizzardy. Magma Tortoise się nazywa. Dobra, Kain, uderz w tego. Yang, wykop. Rosa, ty się módl, żeby nas podleczyć. Cecil, uderz w tego. On jest odporny właśnie na ogień, będzie pochłaniał obrażenia z ognia, dlatego Cecilem nie mogę go uderzyć. Ale mogę uderzyć pozostałe. Dobra, kick. Być może wykończy te mniejsze. Albo chociaż jednego. Dobra. Ups, dostaje nam się. To jest całkiem mocne. Muszę przyznać. Dobra, modlitwa odniosła pewien skutek, troszeczkę nas podeczyło i odnowiło nam po trochu many. Dobra, Cecil, uderz tego. Rydia, ty się już broń. Dobra, za prawie 800. Yang, uderz. Yang ma lodowe szpony plus jeszcze te szpony, które zatruwają, także jest weakness. Dobra, Kain, uderz. Dobra, Rydia się broni. Tu znowu Prey. Dobra, Cecil, broń się, bo ty w sumie nie możesz atakować. Rydia się broni. Yang atakuje. No, i pokonaliśmy pierwsze monstra. Pierwsze? Chyba pierwsze właśnie nasze monstra, naszych przeciwników pierwszych w Underworldzie. No i tak, Yang dostaje poziom Rosa, dostaje poziom 4000 punktów expa. To dzięki temu żółwikowi dostajemy konkretne sumy. Dobra. W sumie musimy iść tędy. Między, prawda, jeziorami lawy. No i dobra, tu mamy troszkę mniejszych przeciwników. Rydia nie będzie nam do końca potrzebna. Yang, kop. A wy uderzajcie w tego Armadillo. Dobra, Prey. Żeby nam troszeczkę pociągnąć HP i manę. W sumie many mamy całkiem sporo, muszę przyznać. Dobra, Rydia, ty się broń dalej. Natomiast pozostali. Właśnie Prey jest super opcją, jeżeli mamy taką właśnie czarodziejkę szalonej magii jak Rydia. Kurczę, 900 damage, sesji zaczyna wymiatać. Oj, chyba ktoś dostanie poziom. Tak, Kain oraz Cecil. 34. No ładnie, ładnie. Power Armlet chyba też tutaj coś niecoś ma do powiedzenia, podniosło nam strzępa. W sumie dobrze było rozwalić tutaj jak najwięcej monstrów tak naprawdę, ze względu na to, że no, są to dosyć eksplodajne, trzeba przyznać. I... o, wow, 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 gobliny. One mogą być dosyć niebezpieczne. Goblin Captain. Rosa, to może biała magia, Cura na nas wszystkich, chociaż Cura to może trochę za dużo. Dobra, to Black Magic, nie wiem. Tandra może. Cecil, uderz. Wow, za tysiak. W sumie ta droga nie była konieczna. Strata many. A cóż, mamy nasze modlitwy. One, myślę, że będą miały dosyć dobry skutek. Dobra, w sumie Kainem już chyba nie ma co atakować, chyba że w drugiej kolejności. I po 500 ponad. Wow, oni przeżyli to.
Tego się nie spodziewałem, Yang. Szybka akcja. A i dostało się, ale za 120 to nie jest duży damage. Dobra, pokonaliśmy wszystkich przeciwników. A za gobliny je dostaniemy, w sumie za kapitanów goblinów. O, na Rydia na pewno dostanie poziom 2000. Jeszcze ujdzie. A plus 30 HP ponad. Właśnie o to mi chodzi, żeby jak najbardziej wylewelapować Rydia i Rosę, bo one mają najniższe poziomy, no i mają najmniej HP. A, jest znów gobliny. Dobra, atakuj ta! Rydia, ty się broni, Yang wykop. A ty, Rosa, modlitwa odmów na trochę many. Za 1300! Wow! No to było niezłe. I kick! Critical na jednym. O, modły nie przyniosły skutku, niestety. Uderzę batem. No zawsze to jakiś damage zada, jakby nie było. Nawet wystarczający, żeby pokonać przeciwnika. Dobra, więc rozdaliśmy kolejną partię oponentów za kolejne 2000 punktów expa, choć ja bym wolał te żółwie. One naprawdę dają dużo. Dobra, w sumie teraz musimy przejść tędy. Jakie tak... Nie, to jeszcze kawałek. Jeszcze kawałek. O nie! Od tego się ucieka. Jeżeli mamy do czynienia z trzema szczurami, to od nich wiejemy. 200 czyli aż... Tak dużo. Między innymi dlatego, że wszystkie narzucają nas tam Petrify, w sumie zanim zdążylibyśmy je rozwalić, to... O, tu już idziemy czołgi. To byśmy zostali zamienieni w kamienie i moglibyśmy paść ich ofiarą. Niestety. Dobra, o, Proven Strike, to ja rozumiem. Dobra, więc Rosa Prey, Rybia, jak to jest, Blizzarana Żółwia, Sessi Uderz Kain. Uderz, Yang, wykop. No. Za tysiaka. Za 500. Co to jest taki mocny? Dobra, kick jednego na pewno wykończę. Tak jest, no i Blizzard. Konkretny damage, myślę. Za 1000. Dobra, Kain, uderz. Aj, w sumie Cecilem mogłem uderzyć. Dobra, Cecil, musisz się bronić, Rosa, możesz zaatakować, masz lodowy element. Weakness 300. Dobra, Yang uderz, Trutka tam też wspiera coś niecoś. Dobra, ty się broń, Rydia. Kain zaatakuj, Cecil broń się dalej. Rosa, możesz użyć modłów. Natomiast Yang atak. Dobra, tym razem modły zadziałały, troszeczkę HP do przodu i mana przede wszystkim. No i tym sposobem pokonaliśmy kolejnego żółwia i dostaniemy za 4000 punktów expa! Immortal Shield! W sumie właśnie za pokonanie tych żółwi... Chyba nie tylko żółwi, możemy dostać właśnie mytrilowe uzbrojenie, typu właśnie bronie, tarcze, zbroje... To nie tylko. No i kiedy tutaj przejdziemy, jesteśmy świadkami ataku właśnie czołgów na wieżę Babil. Kiedy przejdziemy dalej, dalej ze sobą walczą. I kiedy przejdziemy jeszcze dalej... Oj, dalej ze sobą walczą. Dobra, no i... Teraz zwierzę się chyba dostaje. Wcześniej był atak na czołgi. I teraz mamy w sumie okazję, żeby właśnie wejść do tej wieży, ale tutaj go nie wejdziemy. W sumie jak tam z czasem stoimy... To w sumie... Dobra, rozwalmy jeszcze z jakąś partię przeciwników, rozłóżmy sobie chatkę i wejdziemy później do wieży, bo przez jakiś czas w wieży nie będziemy mieli okazji się poleczyć. Rosa Prey, Rydia Defense, Yang Kick. No tak. Dobra. Cecil atak teraz w trzeciego kapitana. A ty Kane w tego środkowego, bo on oberwał tylko raz. Znaczy w sumie za mało obrażenia, bo to chodzi mi. Dobra, Rydia dalej się broni. Albo też możesz zaatakować w sumie. Jakby Kaina atak nie wystarczył, ale wystarczył. No dobra, i dostajemy kolejne 2000 punktów expa, co starczy chyba Rosie na kolejny level, tak jest, poziom 30. Już prawie 700 punktów expa, no i poznaliśmy nowe zaklęcie, jakim jest Berserk. Berserk dosyć fajnym jest zaklęciem, narzuca właśnie stan Berserk, które sprawia, że przeciwnik bądź nasza postać, to też możemy zastosować na postaci, będzie po prostu atakować i będzie miał jeszcze wzmocniony atak, co jest...
sporym, myślę, plusem. No ale dobra, dzisiejszy film jest z serii Final Fantasy 4, to będzie chyba wszystko, więc ja tam się żegnam, do usłyszenia w kolejnym filmie, w którym właśnie odwiedzimy wieżę Babil. Ja jeszcze między odcinkami rozłożę sobie namiot, zapiszę grę i tyle. To już do usłyszenia w kolejnym filmie, cześć! Zapraszam Was również na moje pozostałe filmy.